Witajcie. Dostałem takie pytanie pod moim filmikiem odnośnie tatuowania się. Jak wygląda diabeł? Okay? I w tym filmiku chciałbym powiedzieć na ten temat. Może uznacie, że to jest takie Q&A, whatever. Mniejsza z tym, nie? Natomiast jest to odpowiedź na jedno pytanie. Także Q&A to w sumie by było odpowiedź na więcej pytań, ale może dam w tytule, że to jest swego rodzaju Q&A. Zobaczymy, nie? Nieważne. Mniejsza. W każdym razie chciałbym odpowiedzieć głębiej, bo tutaj mu tak w skrócie odpisałem, natomiast przygotowałem sobie notatki i chciałbym na podstawie Biblii wam powiedzieć, jak istotnie wygląda diabeł. Bo słuchajcie, to jest ważne, co w tej chwili powiem, od czego zacznę, że są dwie skrajności. Okay? W chrześcijaństwie, jak się mówi na temat diabła, jak on wygląda? Głównie ludzie mówią, hej, oszukują was. Chrześcijanie tak mówią, nie? Mówią, oszukują was. Diabeł wcale nie wygląda tak, jak go pokazują na horrorach, w telewizji, że on ma jakieś tam rogi i tak dalej. Tylko diabeł tak naprawdę jest piękny. Okay? To jest jedna skrajność. Czemu skrajność? Za chwilę wam powiem. Druga skrajność właśnie mówi, że diabeł tylko właśnie jest ten gościu z rogami, a w ogóle nie jest piękny. Okay? Słuchajcie, kwestia polega na tym, że i tu po części jest prawda, ponieważ Biblia mówi, że owszem, diabeł przybiera postać anioła światłości, ale to nie oznacza, że to jest jego naturalny wygląd, że on naturalnie wygląda pięknie. Słuchajcie, on kiedyś istotnie był piękny, tak, na początku, jak Bóg go stworzył, okay? Ale potem, jak się zbuntował, właściwie od tego zaczniemy, jak został wygnany, nie? To wtedy on właśnie stał się ohydny, okay? Więc zaczniemy sobie od Księgi Izajasza 14 i tutaj może od 11 wersetu. To jest o diable, nie? Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf, okay? Bo on był odpowiedzialny za uwielbienie. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. Czy możesz pozostawać piękny, kiedy robactwo jest twoim posłaniem? Kiedy robaki ciebie jedzą? No chyba nie. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący. Tutaj niektóre przykłady właśnie używają tego łacińskiego słowa Lucyferze, nie? To się składa z dwóch członów, czyli lux i ferze, to oznacza niosący światło właśnie, nie? Lux to jest światło, ferre to właśnie niosący. Tutaj, no właśnie chciałem powiedzieć, jak to jest po hebrajsku. Po hebrajsku tutaj jest Ben Shachar, okay? Czyli synu jutrzenki. Ben to syn, Shachar, właśnie tutaj mamy jutrzenkę. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. A od początku Bóg, co ja mówię, właśnie tak, to znaczy Bóg właśnie mówił, żeby nie zrywać z tego drzewa, które ma owoc poznania dobra i zła, nie? A diabeł to podważył, właśnie mówi, że Adam i Ewa na pewno nie umrą, nie? Ale staną się tacy jak Bóg, ok? I będą znali dobro i zło. Czyli
Diabeł ciągle miał to na umyśle, aby ciągle miał to w głowie, nie? Aby być taki jak Bóg. I wiecie, w czym jest problem? Że w niektórych, wielu doktrynach właściwie, ogólnie w całym New Age'u można powiedzieć, jest taka nauka, że zapomnijcie o istnieniu Boga, pomyślcie sobie, że wy jesteście bogami, nie? Ja kiedyś w to wpadłem, ok? Kiedyś myślałem o sobie, że jestem Bogiem. Na szczęście Pan Bóg mi wybaczył tą pychę. To jest obrzydliwe, ok? Dla takiego diabła tutaj nie ma przebaczenia. Na szczęście Bóg mi wybaczył, ponieważ mamy nowe przymierze, ale to naprawdę niebezpieczny grzech. Nikomu nie polecam, aby tak myślał o sobie. Bóg wie, że po prostu błądzimy, ok? Jako ludzie. Natomiast dla diabła nie ma nadziei, ok? Czemu? Bo on miał dużo, dużo wyższą wiedzę. Gdzieś tam było napisane, że żadna żadna tajemnica nie jest dla ciebie nieznana. To w księdze Ezechiela tam dalej było, nie? Ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo tego jest za dużo. Mi chodzi tutaj, aby skupić się na tym, jak on wygląda. Więc tu dalej jest napisane, jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłani, którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą. Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu. A tyś wyrzucony, o, to jest dobry werset, jak ścierwo obrzydliwe. Ok? Czyli diabeł jest obrzydliwym ścierwem, tak? Więc tutaj, jak trup zbezczeszczony. Czyli jak ktoś jest zbezczeszczony, to jak może być nadal piękny? Słuchajcie. Ok? To nie jest tak. O, tutaj mowa o synach diabelskich i tak dalej. Pan Jezus jasno mówił, że do Żydów, którzy nie wierzyli, że oni mają diabła za ojca, nie? Także każdy, kto nie wierzy w Pana Jezusa, ma za ojca diabła. Także nie podążajcie za nim, bo skończycie tak jak on, czyli w piekle. Ok? Więc tak. Objawienie Jana 20:10 mówi, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie są bestia i fałszywy prorok i będą cierpieć w katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Tutaj taki dowód, że dla diabła nie ma nadziei. Więc widzimy tutaj, że diabeł jest obrzydliwym ścierwem, trupem zbezczeszczonym. Nie ma dla niego nadziei. Okay. Wcześniej było też napisane, że robactwo jest jego posłaniem, przykryciem, więc ktoś taki nie może być piękny, ok? Więc to, że on się pokazuje i objaśnia jako anioł światłości, to oznacza, że to jest fake, ok? Że on udaje kogoś, kim nie jest, tak? To jest to, co robi diabeł. Udaje kogoś, kim nie jest. I tak jak tutaj było napisane właśnie o tym, że on jest jaśniejący, nie? Czyli, że tak jak mówiłem, że to jest ten niosący światło, to w Nowym Testamencie jest napisane w drugim liście do Koryntian 11, 14 werset. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Ok, dlatego on ma taką nazwę, że jest jaśniejący, bo podaje się za anioła światłości, ale nie oznacza, że on nadal tym aniołem światłości jest. Nie jest. Tak? Naturalny jego wygląd jest obrzydliwy, pokryty robactwem i tak dalej. Nie? Jest obrzydliwy. I teraz tak.
Dam wam takie przykłady, okay, tego, abyście to głębiej rozumieli. Może dla niektórych z was to, co powiem, będzie trochę straszne, pokazuję i objaśniam, ale takie są fakty. Okay? Może do mniej takiej kontrowersyjnej rzeczy przejdę. Nie jest ona zbytnio kontrowersyjna dla tych, którzy gdzieś tam oddalili się od Kościoła katolickiego, bo Kościół katolicki to wiadomo dla nas wierzących biblijnie, że to dzieło szatana, natomiast niektórzy tego nie wiedzą. Więc zacznę od takiego przykładu, że objawienie maryjne to jest właśnie taki ciekawy, myślę, przykład tego, że diabeł podaje się za anioła światłości, ponieważ ta Maryja cała niby, to się on za nią podaje, nie? Ale ona wygląda jak taka świetlista postać, nie? Jak katolicy ją opisują, jak czasami widzieli ją, powiedzmy, w jakichś objawieniach i tak dalej, to oni mówią, ale ona jest piękna, nie? A zauważyliście to, jak katolicy ją opisują? Oni mówią, ale ta Maryja jest piękna, ojej, nie? I teraz tak, czemu ona jest taka piękna? Ponieważ diabeł, obrzydliwy diabeł, podaje się za nią. My nawet nie wiemy w Biblii, czy ona faktycznie była taka piękna. Słuchajcie, nie wiemy tego. Ok? Nie ma napisane, że Maryja była jakaś tam najpiękniejsza z dziewic albo coś takiego. No nie ma tego w Biblii, nie? Absolutnie nie. Więc generalnie fakty są takie, chyba że ktoś nadinterpretuje, nie wiem, tam pieśni nad pieśniami i tak dalej, no ale mieć tam... A, szkoda gadać. Słuchajcie, dam wam w tej chwili taki mocny przykład, ok? Przejdziemy sobie dalej za chwilę do Biblii, ale zanim to uczynimy, skoro już jesteśmy przy objawieniach, dam wam mocny przykład, słuchajcie. Ja już to tam kiedyś opowiadałem, ale pewnie znając życie, 90% z was albo tego nie widziało, albo gdzieś tam to zapomniało, albo coś takiego, więc opowiem to jeszcze raz. Zwłaszcza, że ta historia utkwiła mi gdzieś tam w pamięci, ponieważ jest mocna i właśnie perfekcyjnie pokazuje i objaśnia, że diabeł się tylko podaje za anioła światłości, a tak naprawdę jest obrzydliwy. Ok? Naturalnie. Więc tak. Była taka chrześcijanka, ja pamiętam niedługo po moim nawróceniu oglądałem to świadectwo. Ok? Świadectwo takiej chrześcijanki, która mówiła, jak tam się nawracała do Pana Jezusa i tak dalej. I ona opowiadała, że jej tam mama gdzieś umarła, nie? I generalnie będąc już po swoim nawróceniu, gdzieś tam miała sny o tej zmarłej mamie, nie? Gdzieś tam myślała o tej mamie i pragnęła tej mamy jeszcze, mimo tego, że ta Maria, co ja mówię, ta mama nie żyła przed chwilą, mówiła o Maryi, wiecie, mniejszy. I generalnie kwestia była taka, że ta mama zaczęła się jakby jej śnić, bez tego jakby, okej. Okay. Śniła jej się ta mama dzień po dniu i ta mama właśnie wyglądała jak taka świetlista postać, taka piękna była, uśmiechała się do niej i tak dalej, i tak dalej. A Biblia, wiecie, co mówi, aby nie zwracać się do umarłych. Ktoś powie, to był tylko sen. No właśnie posłuchajcie, jak to wyglądało. Ta dziewczyna mówiła, że te sny były realne. Nie? W sensie, że wiecie, czasami sny są bardziej takie realne, a czasami mniej. Czasami jakby mniej człowiek kontroluje to, co się dzieje w snach, czasami bardziej, nie? Różnie to wygląda. I ona, myślę, że miała właśnie kontrolę bardziej nad tymi snami, bo z tego, co mówiła, to rozmawiała z tą mamą na różne tematy, ok? I to było dla niej takie realne. I
już jakiś czas po tym, jak tak sobie rozmawiały, tak dzień po dniu, jak miała te sny, nie? To miała taki sen, gdzie powiedziała tej mamie, że oddała życie Panu Jezusowi. Okej? I twarz tej mamy, bo już domyślacie się pewnie, do czego zmierzam, ale posłuchajcie do końca. Twarz tej mamy postępniała, czyli była smutna. I to tak zaskoczyło tą dziewczynę, tą młodą chrześcijankę. Okej? I na kolejny dzień po tym wydarzeniu ta chrześcijanka ujrzała właśnie postać już na jawie tej mamy. Okej? W przedpokoju gdzieś tam stała i mówiła do tej córki: chodź do mnie, ja cię przytulę. Nie? I tak wołała: chodź do mnie, ja cię przytulę. Nie? Kiedy już w głowie pojawiała się taka myśl tej dziewczyny, że hej, coś tu jest nie tak, to zgadnijcie co. Ta mama zamieniła się w diabła. Okej? I ta dziewczyna mówiła, że to było tak przerażające doświadczenie. Ona tak krzyczała, mówi, wszyscy na dworze ją tam słyszeli i tak dalej, nie? Więc to nam pokazuje i objaśnia, że diabeł jest postacią taką obrzydliwą, taką jakby wzbudzającą w tyrach też, nie? Też taką jakby... Ogólnie mamy się nie bać diabła, nie? To nie o to chodzi, że ja wam to mówię, aby się w tej chwili bać, nie? Przez wiarę mamy go gromić, nie? I tak dalej w imieniu Jezusa. Natomiast chodzi o to, jak on istotnie wygląda, nie? To chciałem wam to podkreślić, że on wrócił w tamtym momencie do swojej naturalnej postaci, do swojego naturalnego oblicza, ok? To, co on czynił, to właśnie to, co mamy tutaj napisane, że on się podawał za anioła światłości, tak? Podawał się za tą mamę. Niestety błędem, to była młoda, ledwo nawrócona chrześcijanka, nie? I ona popełniła ten błąd, że jeszcze tam zwracała się do tej umarłej mamy, nie? Bo diabeł to wykorzystał po prostu, że ona się do niej nadal zwraca. Mimo tego, że już tam była narodzona na nowo i tak dalej, nie? To jednak widocznie nikt jej nie przekazał, żeby się nie zwracać właśnie do umarłych, nie? Dlatego warto wspominać o przykazaniach, które dał Pan Bóg. Warto gromić jakieś tam katolickie doktryny. Naprawdę warto to objaśniać, bo potem mogą być naprawdę tego poważne konsekwencje, słuchajcie. Naprawdę poważne konsekwencje. Więc nie dziwcie mi się, że ja objaśniam to wszystko, nie? Że objaśniam Kościół katolicki, że mówię, że to dzieło szatana, bo słuchajcie, istotnie tak jest. Kto się podaje za Maryję? No właśnie on, tak? Diabeł. Kto się podawał za zmarłą mamę tej dziewczyny? No właśnie diabeł, tak? No mówię, niestety ona się na to otworzyła, ale pamiętajcie, żeby nawet jak czujecie w śnie, nie? Bo czasami można odczuć gdzieś tam myślami uciec od tego zła, jak czujecie, że coś tam jest nie tak, niebiblijnego, nie? Nawet w śnie, no to uciekajcie jakby od tego myślami. Ja niejednokrotnie miałem tak, że gdzieś tam myślami, nawet jakby tak nieświadomie, gdzieś tam zgromiłem szatana, nie? To już jakby naturalne potem jest, jakby wchodzi w nawyk, nie? I wtedy wszystko jest ok. Dobrze, po tej historii chciałbym, abyście także wzięli pod uwagę, że mężczyźni pożądają piękne kobiety, tak? A kobiety oczywiście pożądają przystojnych mężczyzn. I tutaj także działa diabeł wtedy, ok? Ponieważ zobaczcie. Księga Przysłów 6:23. Bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia upomnienie nagana.
One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język ma gładki. Jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie. Powiekami jej nie daj się złowić, jak ryba jakaś, tak? Na haczyk. Więc jej wdzięków niech twoje serce nie pragnie. To jest właśnie werset, który nam pokazuje Jobeśka, że takie podążanie za pięknem kobiety jest nie na miejscu, jeżeli miota, nie ma szatan, ok? Jeżeli nie miota, to spoko, może być ładna chrześcijanka też przecież, nie? Chodzi o to, że tutaj jest ostrzeżenie przed złą kobietą, tak? Przed bad girl, ok? Więc generalnie tutaj nie ma ostrzeżenia ogólnie przed każdą jedną kobietą, tak? Ale przed złą, ok? Więc jak chrześcijanka, dobrze się pokazuje jej obecnie, jeżeli chodzi o wygląd, spoko. Najważniejsze jest to, aby Pan Jezus jednak mieszkał w jej sercu, ok? Inaczej nie powinno się w ogóle brać takiej kobiety pod uwagę. Przynajmniej ja mam takie podejście, że nie biorę pod uwagę przynajmniej gdzieś tam jako, jak to się mówi, materiał na żonę kogoś, kto nie wierzy, nie? Myślę, że to jest kwestia oczywista. I oczywiście, tak jak mówię, to działa w dwie strony, nie? Że generalnie, jeżeli kobieta widzi jakiegoś mężczyznę, który jej się podoba i podąża za jego pięknem jedynie, a nie za tym, że jest wierzący w Pana Jezusa, no to także oczywiście, jak podąża za bad boyem, tak zwanym, nie? Tak się mówi, że kobiety lubią takich złych, nie? Jest ostrzeżenie tutaj w Biblii, bo to się tyczy obu płci, oczywiście, żeby nie podążać po prostu za takimi, bo oczywiście w drugą stronę działa to tak samo i miota takim człowiekiem jak szatan. Czemu kobiety takich lubią? Bo nimi także miota jak szatan. To tak samo jak może mężczyźni lubią takie złe kobiety, nie? Dlaczego? Bo nimi także miota jak szatan, ok? Widzicie, o co tutaj chodzi? To jest kwestia pożądliwości wszystko, nie? Każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, a nie przez Boga, jak mówi Biblia. Ok? Więc to, co ty uważasz za piękne, ale pożądasz to, no to to już ty jesteś kuszony przez własne pożądliwości. Ok? Oczywiście można powiedzieć, szatan mnie kusi i tak dalej, ale ty jakby się na to otwierasz też, nie? I teraz tak. Ewangelia Jana, tutaj kolejny temat jeszcze, 6, 70. Na to rzekł do nich Jezus, czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty, ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Słuchajcie, chodzi o to tutaj, czemu dałem ten werset, ponieważ Pan Jezus nazwał człowieka diabłem, więc jak tutaj pokazywałem wam ten przykład, że kobieta może być zła, nie? No to w tym momencie ona także jest diabłem, ok? W tym momencie. Więc tak to właśnie wygląda. Można dać tutaj takie podsumowanie, nie? Bo jeszcze wspomnę na to, bo nie doczytałem do końca tego, że nic dziwnego, że szatan podaje się za anioła światłości. Tutaj właśnie przeczytam, że nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Nie? Tak jak właśnie tutaj Judasz się podawał za jednego z uczniów Pana Jezusa. Więc na ludzi, którymi miota jak szatan, którzy są pod wpływem szatana, także należy uważać, ok? Bo wielu z nich
zwykłe demony. Ok. I teraz tak, powiedz Macieju, lepiej mówić, że są w nich demony. Zobaczcie, tutaj Jezus nazwał dosłownie Judasza diabłem. Ok, dosłownie o nim tak powiedział. Nie powiedział, że jest w nim diabeł, tylko powiedział, że on jest diabłem, nie? Ok, czyli debilem, ok? Dobra. Myślę, że można dać takie podsumowanie, ok? Diabeł naturalnie jest brzydki, ok? Jest obrzydliwy. Jest, jego wygląd jest odrażający, straszny, tak? Z natury, ok? Po tym, jak został wygnany z raju, a w tej chwili jest taki jego stan. Więc jak ktoś mówi, że diabeł jakby naturalnie jest piękny, to też nie jest prawdą. Diabeł podaje się. Pamiętajcie to słowo. Podaje się za anioła światłości. Podaje się za kogoś, kim nie jest. Tak? Za kogoś pięknego. Ale to tak naprawdę nie jest on. Tak jak mówiłem o tych objawieniach maryjnych. To nie jest Maryja, to jest diabeł tak naprawdę, nie? Czemu Pan Jezus tyle mówił o wilkach w owczych skórach? Albo o grobach pobielanych, tak? Widzicie? Można mieć ładną powłokę, a być zepsutym wewnątrz, tak? Diabeł natomiast nie ma ładnej powłoki. On całkowicie potrafi się przemienić w anioła światłości, tak? Więc generalnie na to trzeba uważać, nie? No dobrze. Myślę, że to by było na tyle, tak? Także uważajcie na ludzi, którzy są podstępni. Właściwie mógłbym jeszcze jeden taki przykład dać, że ludzie podstępni lubią siebie chwalić. To tak na koniec taki psalm dam, bo to jest ciekawe. Takie. Psalm 5, 10 werset. Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a językiem mówią pochlebstwa. Czyli diabeł jest taki, że on będzie mówił tobie, że ty jesteś wspaniały, nieprawdopodobny i w ogóle i piękny i tak dalej, nie? Tylko po to, aby ciebie zwieść. W dzisiejszych czasach nawet jest na to określenie. Bombardowanie miłością. Poczytajcie sobie na ten temat, nie? Ludzie, którzy bombardują miłością, oni są pod wpływem szatana, ok? To tam nawet naukowo ludzie o tym mówią, więc to nie jest żadna tajemnica. Wygooglujcie sobie bez kitu jako uzupełnienie tego tematu i po prostu pamiętajcie to, co słyszeliście w tym materiale, nie? Dobra, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.